dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji pobliskiego święta Dnia Babci, Dnia Dziadka. Dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie i życzę Państwu z okazji święta dużo zdrowia, dużo miłości oraz dumy z pociech takiej, jak odczuwacie dzisiaj. Życzę miłych wrażeń. Thank you.
odżyje ciepło w Biblece. Nie martw się, Józefie. Niesiesz się wszędzie domina, że ja przyszła ci z dzieciem. Dostajenki, gdzie maleńki Jezus.
łasienki, powitajcie Zbawiciela wśród radości i wesela. Dziękuję Wam, moi mili, żeście wszyscy tutaj przybyli. Uczcić Jezuska małego, dla Was narodzonego. Popatrz, mój syneczku, choć jesteś niebieski, przyszli tu pasterze i trzech królów wielkich. Zdaj Betlejem dzisiaj, Betlejem wesoła nowina, że Pan nam się starze. Porodziła syna, Chrystus się.
powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie? Czy wolałaś czekoladę, na drinki czy pysie? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć jaka byłaś? Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować, i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść gustym szlakiem. Przyznaj się, czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś? Pocałunkiem czy pokawką w lesie się bawiłeś? Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra robiło się saki? Boju bawić się lubiłeś, i czy można cofnąć czas, zobaczyć jaki byłeś? Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować, i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować, i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Babciu, kocham cię, dziadku, kocham cię, babciu, kocham cię, dziadku. Super by było tak wyczarować, by z małą babcią pospacerować, i z dziadkiem naszym małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Babciu, kocham cię, dziadku, kocham cię, babciu, kocham cię, dziadku, kocham cię. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego. Prosimy babci i dziadków do poczęstunku. Tutaj mamusie, tatusiowie bardzo pomagali od 8 rano, także musicie skorzystać. A dzieci w tym czasie przyniosą prezenciki, upominki i przyniosą wam tutaj. Także chodźcie, przyniesiecie prezenty i przyjdziecie tutaj do babci i do dziadków. Powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie? Czy wolałaś czekoladę, na drinki czy pysie? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas?
lesie czy dzieckiem, raczej dziecznym byłeś. Procołkiem czy pochawką w lesie się bawiłeś? Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra lubiło się ssaki? A czy w Indiach i podboju bawić się lubiłeś? I czy można co czas zobaczyć, jaki byłeś? Super by było, tak by czerwać, iść górskim szlakiem. Super by było, tak by czarować, by z małą babcią pospacerować, iść dziadkiem naszym, małym chłopakiem, na koniec świata iść górskim szlakiem. Babciu, kocham cię, dziadku, kocham cię, babciu, kocham cię. Czarować, by z małą babcią pospać.